Witam Was bardzo serdecznie na naszej kolejnej lekcji historii, lekcji historii w klasie trzeciej. Nie wiadomo jeszcze co z maturami, nie wiadomo jak ta sytuacja się potoczy, ale to nie oznacza, że nie możemy się pouczyć historii, bo znajomość historii zawsze się przydaje. Ten kto mówi inaczej, to potem opowiada kacapoły typu. Że popełniamy ciągle te same błędy, że ciągle robimy to samo, ale nie robilibyśmy tego samego, gdyby rzeczywiście społeczeństwo nasze znało historię i gdyby społeczeństwo się o tej historii chciało uczyć. Dlatego dzisiaj temat bardzo wydaje mi się trudny. Temat też, który zasługuje na pewno i, i tak jest na godziny czy tysiące stron opracowań i takie opracowania są, takie filmy są. Są nagrania w radio, jest mnóstwo mnóstwo materiałów, a ja tu postaram się w kilkanaście do pół godziny przedstawić takie kluczowe punkty, kluczowe węzły historii związanej z okupacją Europy w XX wieku przez nazistów i przez sowietów. Chodzi oczywiście o czas na razie, II wojny światowej, bo okupacji sowieckiej Polski. To powiemy sobie w innym odcinku naszej zdalnej historii. A dzisiaj właśnie chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak to się stało, że praktycznie cała Europa z drobnymi, z drobnymi wyjątkami dostała się w łapy tych dwóch totalitarnych reżimów, dwóch totalitarnych zbrodniczych organizacji, jakimi była na pewno Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego, wcześniej Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików, to Rosja, czyli wschód komuniści, no i na zachodzie Narodowo-socjalistyczna Robotnicza Partia Niemiec, a więc NSDAP, ta miała krótszą historię niż komuniści, ale wcale nie była od niej, od niej lepsza. I poniekąd też na klęsce narodowego socjalizmu zwyciężył komunizm komunizm, który jako system państwowy, jako system globalny funkcjonował aż do roku 1991. Bo wtedy upadł Związek Sowiecki, ale tak naprawdę to w niektórych państwach ten system sowiecki, system komunistyczny cały czas trwa. Dość tu wymieniać Kubę, Wenezuelę, Koreę Północną, Naddniestrze. Tych państw, państewek czy pseudopaństw jest więcej, które odwołują się do reżimów socjalistycznych. W dzisiejszym świecie tylko tych na czerwono barwionych, bo tych brunatnych wraz z upadkiem trzeciej Rzeszy już nie ma. I dzisiaj chciałbym poopowiadać Wam o Europie pod okupacją, Europie tak naprawdę pod dwiema okupacjami okupacją sowiecką i okupacją nazistowską. Zacznę od polityki okupacyjnej trzeciej Rzeszy. Bo wydaje mi się, że to jest y, chyba w pewnym sensie y, szybciej się skończyło. Y, narobiło mnóstwo zbrodni. Y, te zbrodnie są taką traumą pokoleniową dla wielu narodów dla Polaków, dla Żydów, dla Romów, dla poniekąd też Rosjan. Dla samych Niemców na pewno jest to też pewna trauma, y, trauma pokoleniowa i pewnie gdybyśmy jakiś naród europejski znaleźli z tych, które brały udział w tej wojnie, to z całą pewnością II wojna światowa i okupacja nazistowska będzie jakąś, jakąś traumą dla, dla tego narodu. Moi drodzy, kiedy naziści wkraczali do jakiegoś państwa, to zaczynali swoje rządy tak jak każde państwo totalitarne więc od likwidacji parlamentów, wprowadzenie kolaboracyjnych władz lokalnych, od likwidacji swobód obywatelskich, wprowadzania cenzury, łamania wolności prasy, zamykaniu opozycji demokratycznej czy tych, którzy sprzeciwiali się rządom nazistów do obozów koncentracyjnych i ogólnie wprowadzaniu takiego masowego terroru. Oczywiście ten terror i te restrykcje w różnych państwach były różne, i tutaj należy wziąć przykład chociażby ratowania Żydów. Za ukrywanie Żyda we Francji, w Danii, na innych terenach okupowanych oprócz Polski, to była kara grzywny, kara mandatu, kara chłosty czasami. Natomiast na terenie okupowanej Polski, czyli tutaj, gdzie tych Żydów przed wojną mieszkało najwięcej, za ukrywanie osób narodowości żydowskiej była natychmiast kara śmierci, i to nie tylko dla tego, który ukrywał tego Żyda, tylko również dla całej jego rodziny i takich historii mamy naprawdę wiele, gdzie Niemcy mordowali całe rodziny, kobiety w ciąży, dzieci, nawet takie jeszcze niechodzące, z zimną krwią brutalnie, brutalnie te rodziny były mordowane. I taka właśnie była okupacja niemiecka, szczególnie na ziemiach polskich, ale o Polsce to jeszcze za chwilkę trochę więcej powiemy w Europie, jednak ten terror był, terror funkcjonował. Organizowane były tak zwane Einsatzgruppen, czyli takie grupy do zadań specjalnych, które miały zadanie właśnie wyciągać te podejrzane jednostki czy jednostki, które groziły temu narodowo-socjalistycznemu nowemu systemowi na danych terenach i Hitler stworzył taką swoją własną pewną koncepcję tego, jak ma wyglądać świat. Świat ma być oczywiście podporządkowany rasie panów, rasie aryjskiej, rasie germańskiej i na terenach Europy, aż do Uralu miał powstać tak zwany szeroki Lebensraum, czyli przestrzeń życiowa właśnie dla tego narodu panów, któremu miały służyć narody niżej, położone w hierarchia, więc głównie Słowianie, Słowianie, którzy mieli ewentualnie nauczyć się pisać i czytać i liczyć na podstawowym poziomie, żeby mogli służyć Aryjczykom. Cała reszta tych Słowian miała zostać przesiedlona za Ural i tam, stamtam miały, miały być wypracowywane bogactwa dla rasy panów, która miała tylko korzystać z życia w żyznej i pięknej Europie. To założenie Hitlera zakład... znaczy miało w swoich planach również to, żeby zlikwidować wszystkie grupy tzw. podludzi, czyli untermensch, a więc Żydów, Romów, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, homoseksualistów, ludzi, którzy dla Hitlera stanowili pewnie taką taką grupę ludzi niewartych życia, niegodnych życia i dla nich zostały opracowane plany ludobójstwa, dla Żydów holokaust, chociaż plany ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli Endlösung der Judenfrage zostały opracowane dopiero w styczniu 1942 roku na konferencji w Wannsee, tam Została powołana specjalna grupa polityczno-wojskowa, która miała za zadanie zlikwidować getta i z tych gett przewieźć wszystkich Żydów do obozów zagłady Treblinki, Auschwitz, Sobiboru, Bełżca, innych również, w których komory gazowe i krematoria pracowały pełno paru. To jest właśnie Holokaust, doświadczenie. Traumy szczególnie narodu żydowskiego. Żydzi mają na to swoje słowo Shoah, czyli zagłada. Należy pamiętać, że kilka milionów Żydów straciło wówczas życie, dlatego że jeden człowiek wraz ze swoją świtą wymyślił, że Żydzi nie są godni życia i zorganizował przemysł mordowania przemysł zabijania. Zabijanie tych ludzi. Oczywiście Holokaust to nie tylko Żydzi, to również Polacy, kilka milionów Polaków, nie mówię tu o Polakach narodowości żydowskiej, bo większość zabitych Żydów miała, narodowość, miała obywatelstwo polskie w tamtych czasach, ale mówię o Polakach, katolikach. Grupa zawodowa, która została najbardziej dotknięta, Obozami zagłady, obozami koncentracyjnymi do katolicy Księża, dlatego że katolicyzm jako religia kłócił się z ideą narodowego socjalizmu. Księża występowali bardzo mocno przeciwko narodowemu socjalizmowi. Zresztą Hitler nie mógł też zapomnieć papieżowi tej encykliki skierowanej do Niemców, pisanej tylko po niemiecku Mitbrenner Sorge z roku 1934, która. Wprawdzie nie nazywając wprost, nie używając słów narodowy socjalizm, ale mówiąc o tym, że znaczy opowiadając o tym dookoła, tak naprawdę przestrzegła Niemców, przestrzegła niemieckich katolików, że no jakby nie mają prawa głosować na narodowych socjalistów i nie mają prawa, jeżeli chcą być dalej katolikami, popierać narodowego socjalizmu i to bardzo rozjuszyło Hitlera, to bardzo zdenerwowało Hitlera i Zgodnie ze swoją zasadą odpowiedzialności zbiorowej wszyscy katolicy mieli ponieść, za to, mieli ponieść za to konsekwencje. Dlatego też grupa zawodowa, która najbardziej została dotknięta tymi obozami śmierci, obozami koncentracyjnymi, to są właśnie katolicy Księża. Szczególnie przodował w tym obóz, obóz w Dachau, Hitlerowcy. Niemcy byli tak bardzo niemieccy w tym swoim planowaniu zbrodni, dlatego że wszystko było zaplanowane, wszystko było udokumentowane: są zdjęcia, są dokumenty, są listy tych, którzy byli aresztowani, tych, którzy byli wysyłani na śmierć. To jest pewna taka. Systematyka zbrodni. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jest taki dobry dokument, BBC stworzyło wraz z Armią Amerykańską, tuż po II wojnie światowej. Tam w Armii Amerykańskiej byli operatorzy narodowości niemieckiej, żydowskiego pochodzenia, którzy byli w Armii Amerykańskiej, którzy szli za frontem i mieli zadanie. Nagrać taki dokument, dlaczego Niemcy głosowali na Hitlera. Ten dokument bodaj nazywa się Ludzie Hitlera albo Naród Hitlera, i wyobraźcie sobie, że nie znaleźli żadnego człowieka w tych w cudzysłowie wyzwalanych Niemczech, który przyznałby się do tego, że głosował na Adolfa Hitlera. A więc dla Niemców to też była pewna trauma, dlatego że poczucie tej wielkiej klęski, którą oni przeżyli, w, szczególnie pod Stalingradem, bo Stalingrad to narodowa e, trauma Niemców. Praktycznie nie ma niemieckiej rodziny, która nie straciłaby kogoś w tamtym czasie pod, e, pod Stalingradem. Więc pewien taki zimny kubeł, który został spuszczony na głowę Niemców, czy ich otrzeźwił, czy spowodował poczucie jakiegoś takiego wszechogarniającego wstydu narodowego, że żaden nie chciał się przyznać do tego, że głosował, głosował na Hitlera. To jest pewien taki socjologiczny fenomen, który w pewnym sensie jest badany do dzisiaj, dlatego że Niemcy do dzisiaj niekoniecznie poradzili sobie z narodowym socjalizmem. Niekoniecznie poradzili sobie z tą, z tą z tą zbrodniczą ideologią. Ja kiedy studiowałem w Niemczech, byłem na Erasmusie już ponad 10 lat temu we Frankfurcie nad Menem, to pamiętam jedno zajęcia, na których pani profesor mówiła, że no tak, Niemcy byli źli, Niemcy wprowadzili narodowy socjalizm, ale te bombardowania Drezna, Frankfurtu, innych miast niemieckich to było, to było nieludzkie, że nie powinno się bombardować, bombardować, niemieckich miast, więc to podejście do zbrodni hitlerowskich w Niemczech jest bardzo nadal niejednoznaczne. Moi drodzy, nie lepiej wcale było pod okupacją, pod okupacją sowiecką. Pozwólcie, przełączę tylko, tylko slajd, żebyśmy tutaj wszystko. Wszystko widzieli. To jest, moi drodzy, to, co widzicie w tle takie trochę rozpikselowane, to jest gułak to jest główny urząd obozów, kontroli obozów. I te, każda z tych kropek, to jest, który, to jest jakiś obóz pracy, czyli łagier. Bo Niemcy mieli obozy koncentracyjne, koncentracją slaga, a Sowieci mieli, mieli Łagry, czyli mieli obozy ciężkiej pracy rozsiane praktycznie po całej Rosji. Te najcięższe to Norilsk, to Jakutsk, to Magadan. Miejsca, w których zabijano ludzi nie gazem, zabijano ludzi nie strzałem w tył głowy. Chociaż też często, ale zabijano ich ciężką, przymusową, niewolniczą, niewolniczą pracą. Ale to nie tylko to, dlatego że polityka okupacyjna Związku Sowieckiego to czystki etniczne i to nie tylko wybijanie całych narodów, ale pewne bardziej takie wyrafinowane metody, na przykład wywiezienie wszystkich łotyszy na Wschód, Estończyków wywiezienie na Wschód, potem masowe powroty, kiedy to się wszystko jakoś złagodziło wiadomo, że od 1917 roku likwidowano opozycję antykomunistyczną, więc kiedy tak naprawdę w 1921 roku wygasła rewolucja w Rosji, to w samej Rosji już antykomunistów nie było, bo oni albo wyjechali, albo zostali wszyscy wszyscy wybici. Natomiast kiedy rozpoczyna się okupacja Europy Wschodniej przez Związek Sowiecki, no to wtedy jakby pojawia się nowe pole do likwidacji tych, którzy są przeciwko komunizmowi, a zwłaszcza polskich oficerów. Oficerowie zostają tuż po klęsce wrześniowej zamknięci, wysłani do obozów w Starobielsku, w Ostaszkowie, w wielu innych miejscach i stamtąd potem przewiezieni na miejsce kaźni, której symbolem jest Kateń. Ponad 25 tysięcy polskich oficerów strzałem w tył głowy zostało wysłanych do dołów śmierci potem kiedy armia niemiecka szła w operacji Barbarossa w 1942 roku na wschód to zostały odkryte te doły śmierci. Oczywiście Stalin zaczął natychmiast zaprzeczać, mówiąc, że to jest wina Niemców. Wcześniej Stalin mówi, że nie wie, co się stało z polskimi oficerami, że być może uciekli do Chin, a więc te kłamstwa były powtarzane wielokrotnie i Kateń tak naprawdę został ujawniony przez Rosję dopiero za rządów Zarządów Borysa Jelcyna. Wcześniej Gorbaczow próbował już przemycać prawdę o Katyniu, ale też nie chciał się do tego oficjalnie, ostatecznie przyznać. Tak naprawdę dopiero Borys Jelcyn powiedział, że to była zbrodnia, zbrodnia stalinowska. Udostępnił dokumenty, w których ten rozkaz jest, jest podpisany. Dzisiaj, dzisiejsza Rosja znów próbuje. Katyń zakłamywać, mówiąc, że to jest nieprawda, mówiąc, że tak naprawdę winni są za tym Niemcy. To jest kłamstwo katyńskie i to jest ścigane jako przestępstwo, jeżeli ktoś opowiada kłamstwo katyńskie. To tak samo jak negacjonizm Holokaustu. Inne metody. Sowietyzacji tej e, przestrzeni. Inne metody okupacyjne to jest właśnie to coś, co nazywamy sowietyzacją, a więc wprowadzanie sowieckiego modelu nauczania, sowieckiego modelu zarządzania ziemią, sowieckiego modelu e, administracji terenowej. Kiedy Rosjanie, Sowieci wchodzą na tereny kresów Rzeczpospolitej, to natychmiast tworzą tam swoje własne. Komunistyczne rady, komunistyczne pseudoparlamenty, do których organizowane są wybory. Oczywiście w tych wyborach, które są no, parodią normalnych wyborów, wygrywają ci, którzy są komunistami. Zaczyna się akcja kolektywizacji. Zaczyna się natychmiastowe przymusowy wymienianie paszportów. Zabiera się paszporty polskie, wydaje się paszporty sowieckie, a więc tak naprawdę z obywateli polskich przerabia się ich automatycznie na obywateli sowieckich. To będzie miało duże znaczenie później w negocjacjach, w negocjacjach po pokonaniu Hitlera, że tak naprawdę Stalin powie, że na kresach nie zostali już żadni obywatele Polski, bo wszyscy już mają paszporty sowieckie, co oczywiście było kłamstwem i ściemą mówiąc krótko, no ale jakby Amerykanom i Brytyjczykom nie zależało już wtedy na, na rozwiązaniu kwestii polskiej, bo Polska została niejako sprzedana przez swoich sojuszników w Jałcie, czy jeszcze wcześniej w Teheranie, ale o tym powiemy sobie w kolejnej naszej lekcji, kiedy będziemy mówić o tym, jak się zakończyła dla Polski II wojna światowa. Więc polityka okupacyjna Związku Sowieckiego wcale nie była łagodniejsza niż polityka okupacyjna III Rzeszy. Realizowana była po prostu innymi metodami. Te metody były może mniej wyrafinowane, może mniej Zaplanowane i mniej systematyczne niż metody stosowane przez III Rzeszę, ale równie, równie brutalne, może nawet brutalniejsze, szczególnie jeśli popatrzymy na, na katyń i zabicie kilkudziesięciu tysięcy polskich oficerów praktycznie w kilka dni. Wysłanie ich do dołów, do dołów śmierci. Właśnie. Dlaczego w Polsce było inaczej? Dlaczego Polska była dużo gorzej traktowana przez okupantów niż, niż inne państwa? Przede wszystkim dlatego, że to właśnie tutaj, na terenie Polski, zgromadzony został cały, cały ten przemysł Holokaustu, cały ten. Cała ta machina do mordowania mordowania europejskich Żydów, mówię oczywiście teraz o okupacji niemieckiej, więc należało ludność miejscową jak najbardziej zastraszyć, jak najbardziej ją, mówiąc brzydko, dobić, po to, żeby nie stawiała oporu, a więc tutaj jak najbardziej brana pod uwagę była ta odpowiedzialność zbiorowa. Więc jeżeli na przykład ktoś z danej rodziny ukrywał Żydów, Ktoś pomagał Żydom, to często, często nawet cała wioska za to za to odpowiadała. Często stosowano tak zwane decymacje, również, a więc aresztowaniu na przykład co dziesiątego z danej, z danej wspólnoty i wysyłaniu go do obozów koncentracyjnych, po to, żeby cała reszta nie, mówiąc brzydko, nie podskakiwała. Oczywiście, jakby Głównym zadaniem i główną misją Hitlerowców było przede wszystkim odcięcie Polsce głowy. Tą głową była inteligencja, byli profesorowie, byli ludzie, którzy byli zasłużeni dla polskiej kultury, którzy byli, nie wiem, politykami, działaczami, twórcami, profesorami i temu miały służyć dwie takie, dwie takie akcje. Akcje AB. W Warszawie i, i zresztą w całej Polsce, no i szczególnie poświęcona Krakowowi, tzw. zonder akcją Krakau, a więc te dwie akcje polegały na tym, że aresztowano właśnie tych wybitnych dla kultury i polityki polskiej ludzi, wysyłano ich albo do więzień, albo na natychmiastowe egzekucje, chociażby na Pawiak czy do Palmir pod Warszawą. A, zonder akcją kraka, to było zgromadzenie wszystkich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auli Maximum, w kolegium Maximum na ujocie, rzekomo miał się odbyć wykład SSM z tytułem doktorskim ze stopniem doktora, który miał jakby mówić o, o nauce w Niemczech, tak naprawdę był to pretekst do aresztowania wszystkich profesorów UJ i wysłanie ich do, do dachał, do obozu koncentracyjnego. Wielu nie przeżyło nawet samego, samego transportu. Podobne akcje robiono w Lwowie, podobne akcje robiono w Warszawie. Zresztą sam tutaj widzicie taką mapkę. Polska została podzielona, to co na zielono to trafiło do Związku Sowieckiego, to co na niebiesko trafiło bezpośrednio do III Rzeszy, a to co takim kolorem jasnofioletowym to zostało utworzone tak zwane generalne gubernatorstwo a więc takie pseudo-państwo oczywiście nie można tego porównywać w żadnym stopniu z kolaboracyjną Norwegią, dlatego że tam Polacy nie rządzili. Generalnym gubernatorem został jakiś Hans Frank, jego siedziba to był Wawel. W Krakowie i w generalnym gubernatorstwie próbowano upchnąć Polaków, których wywożono chociażby z Wielkopolski czy, czy z Pomorza. Również na terenie generalnego gubernatorstwa tworzono masowo getta dla, getta dla Żydów. To miało być takie centrum właśnie Holokaustu, centrum zlikwidowania narodu żydowskiego, ale również pewnej czystki etnicznej, która miała, ludobójstwa, które miała się odbyć na, na Polakach, bo Polaków miało być wedle różnych przekazów maksymalnie 6-7 milionów i oni mieli pracować dla, dla Niemców i to głównie za Uralem, kiedy już Niemcy pokonają Związek Sowiecki i stworzą tam swoje Lebensraum. Innym sposobem germanizacji, czy innym sposobem jakby nazyfikacji Terenów polskich. Była Volkslista, więc każdy, kto miał pochodzenie niemieckie, czy przyznawał się do bycia w narodzie niemieckim, mógł podpisać Volkslistę. To była metoda kolaboracji z nazistami. Naziści próbowali wewnętrznie skłócić nawet same rodziny, szczególnie na Śląsku, na Pomorzu, gdzie no, rodzin mieszanych i rodzin pochodzenia niemieckiego było sporo i część była przymusowo wciągana na tę Volkslistę, przymusowo również potem wciągana do Wehrmachtu, część wybierała to dobrowolnie i tacy ludzie byli często ofiarami sądów Polski Podziemnej i likwidowani jako zdrajcy narodu, jako, jako kolaboranci inne przejawy tego prześladowania pod okupacją to tutaj macie takie hasło dzieci za w ogóle był taki plan żeby z Zamojszczyzny zrobić taki Matecznik niemieckości, czyli stworzyć taką, taką, taki teren, na którym osiedli się Niemców, stworzy się pewien taki wzorcowy przykład nowych niemieckich gmin, tylko żeby to zrobić, to trzeba było najpierw stamtąd wysiedlić miejscową ludność. A termin dzieci za jeśli sobie wpiszecie na Wikipedię, to więcej będziecie o tym wiedzieć. Chodziło o to, żeby wyłuskać z tych deportowanych stamtąd ludzi rodzin, wyłuskać dzieci, które mają pewne znamiona, cechy aryjskości i które będzie można przekazać bezdzietnym rodzinom niemieckim na wychowanie i jakby zwiększyć potencjał genetyczny narodu niemieckiego. I to kilkaset tysięcy dzieci zostało tych objętych, wywiezione do Niemiec. Niektóre nie dały rady, ginęły w obozach przejściowych. Wielka trauma, kilkanaście ostatecznie tysięcy dzieci trafiło do niemieckich rodzin. Do dziś pewnie, że część z nich żyje, nawet nie wiedząc, że jest z są z pochodzenia Polakami, bo tak naprawdę ciężko jest, to ciężko jest odnaleźć te, tych ludzi, ciężko jest e, znaleźć również dokumenty, które e, były skrupulatnie e, jakby anonimizowane, żeby nie można było trafić po śladach tych dzieci. Do, do nowych rodzin. No więc to wielka trauma dla, dla rodzin, którym te dzieci były odbierane, wielka trauma również dla, dla samych tych, tych dzieci. Tutaj jedno słowo takie napisałem na środku, co łączyło. Po lewej stronie mamy metody stosowane przez Hitlerowców, po prawej stronie mamy metody stosowane przez Sowietów. To, co ich łączy, to jest terror przeciwko. Narodowi Polskiemu. Moi drodzy, oczywiście można byłoby mówić jeszcze wiele, można byłoby mówić jeszcze naprawdę dużo na ten temat. Nie chciałbym jednak się rozwodzić nad tym, dlatego że. Chyba ostatnio za długo wam nagrałem, ta, ten mój tekst ostatni, ten mój ostatni ta moja ostatnia lekcja była zbyt długa, więc tu dzisiaj tylko rzuciłem kilka takich idei. Zachęcam do tego, żeby poszukiwać informacji, czytać sobie w podręczniku czy w internecie. Jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo źródeł, jest mnóstwo dokumentów na ten temat, czy to w Netflixie, czy, czy w internecie, na stronach telewizji polskiej. Szukajcie. Następna lekcja, moi drodzy, nie będę już wracał do przebiegu II wojny światowej, nie chcę w to wchodzić. Na następnej lekcji powiem o jakby stosunku wielkich mocarstw do Polski, to jak Polska wyszła po II wojnie światowej i w ten sposób też chciałbym już skończyć dział dotyczący II wojny światowej. Wierzę w to, że przygotowując się do matury, która nie wiadomo czy będzie, Zrobicie to z Wadameką, czy zrobicie to z podręcznikiem i powtórzycie sobie wszystko. Ja nie chcę Was już obarczać tutaj, i tak mówię już prawie pół godziny, więc wiem, że takie moje monotonne mówienie nie bezpośrednio w klasie, tylko właśnie tutaj przez YouTube'a nie, nie słucha się tego może zbyt, zbyt dobrze, więc zachęcam do tego, żebyście poszukiwali innych własnych źródeł wiedzy. Chętnie również posłucham Waszej opinii na temat tego filmu. Zostawiajcie komentarze, obserwujcie kanał, to co będzie się dalej na nim pokazywało. Być może z tego w jakiś sposób skorzystacie. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to naprawdę jesteście wielcy i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że przed świętami uda mi się jeszcze jedną audycję nagrać. Wtedy też złożę Wam życzenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia.